będzie można uruchomić trzecią linię na tym odcinku pomiędzy AWF-em a Rondem Rataje. Oczekiwaną linię przez pasażerów to jest linia numer 18, czyli do szóstki, dwunastki, które dotychczas kursowały, kursują tym odcinkiem. Pasażerowie zyskają 18, która będzie kursowała na Franowo. To z kolei wpłynie na nieco zmian w innych częściach miasta. Będzie także przywrócona linia numer 4. Tramwaj będzie kursował z Pętli Puławska do Starołęki PKM. I w związku z tym nieco skrócona będzie trasa linii numer 9, która dotychczas dojeżdża do Starołęki PKM. Od 1 kwietnia dziewiątka będzie kończyła trasę na Starołęce Małej. I to także wpłynie na zmianę na Winogradach i na Naramowicach, jeżeli chodzi o układ tramwajowy, ponieważ w momencie, kiedy czwórka będzie dojeżdżała na Puławską, to dziesiątka zostanie skierowana już na swoją docelową trasę na Naramowice. Z tym, że oczywiście od 1 kwietnia na razie tramwaj będzie kończył swoją trasę i zaczynał na przystanku Lechicka-Naramowicka. Dwójka z Ronda Kaponiera pojedzie przez Głogowską, Hetmańską i 28 czerwca aż do Dębca. W momencie, kiedy wraca dwójka, zawieszona zostanie linia numer 39. Jedenastka wróci na pętlę Unii Lubelskiej. Też będzie można od 1 kwietnia oddać już pasażerom do użytku dwa przystanki, Syrafitek i Rondo Rataje, które znajdują się wzdłuż ulicy Krzywoustego.